Jakub Lasik, Kuba Lasik, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Miło Cię widzieć przed kamerą. No ja też się bardzo cieszę. Oglądałeś w ogóle jakieś nasze wywiady z gwiazdami Fame MMA czy innych organizacji? Tak, oglądałem, ale od razu mówię, że nie chcę się wypowiadać na temat innych federacji, bo ja walczę w elicie i tylko na tej federacji się skupiam. No dobrze, to rozumiem. To co Cię przyprowadziło do federacji Elite Fighters? A więc tak, zawsze od początku tworzenia tych nowych federacji marzyłem zawalczyć w takiej federacji i była... Elite dała post, żeby zgłaszały się osoby i oni wybiorą. Ja z pomocą moich znajomych nakręciliśmy to, że po prostu, że należy mi się ta walka. Miałem na początku bić się z innym przeciwnikiem, no, który niestety się wycofał. No i teraz biję się z moim dawnym kolegą, jakby to można było powiedzieć, bo kiedyś żeśmy się kumplowali. Teraz niestety mamy ze sobą kosę i musimy to wyjaśnić w ringu. Czemu macie kosę? Co się stało? No bardzo dużo poszło słów. Miała to być czysto sportowa walka na początku, bo wskoczył za zastępstwo i byłem mu za to wdzięczny, no ale po prostu poszliśmy za bardzo z dymami na story, na Instagramie. Wyszły takie filmiki, informacje, które nie powinny mieć miejsca. Wyszły filmiki prywatne, które tak naprawdę ktoś mu wysłał, on to wykorzystywał przeciwko mnie. Prawdziwe? Tak, niestety tak. Są to osoby, które chcą się na mnie wybić, no ale ja im niestety tej opcji nie dam. Czemu on powiedział tutaj za kamerą, ej, ciepły? Nie wiem skąd on to wziął, ja nigdy nie miałem styczności z facetami. Środowiskiem LGBT, tak? Tak, nie, w życiu ja tylko kobiety, imprezy, Energy 2000, te kluby takie, teraz oczywiście nie, bo się przygotowuję do walki, no ale nie wiem skąd on to wziął, no ktoś mu chyba powiedział, a że on jest głupi, no to powtarza. To jest to podłoże konfliktu takie główne, czy...? Nie. To na początku miało być czysta, sportowa walka. Miała to być między innymi tylko rywalizacja o to, bo zawsze z nim rywalizowałem na planach, jak graliśmy w tych samych serialach. No i po prostu to tak wyszło, że jakoś... z czegoś jego, moi znajomi byli, wysyłali do niego takie materiały, żeby on tylko to wrzucał, żeby oni się na mnie chcieli wybić. Niestety na szczęście ich nie oznaczał, więc za to mu jestem wdzięczny, ale po prostu no, wyszły to takie filmiki, które no, nie powinny mieć miejsca. No, jak ktoś na przykład, nie wiem, jest na dobrej imprezie i załóżmy zgonuje i on to wrzuca tylko po to, żeby kogoś podkręcić na moją osobę, że ja na przykład jestem imprezowi, gdzie to było 3-4 lata temu, no to nie, no ja nie będę czegoś takiego tolerował, więc mówię, no teraz już się taryfa skończyła ulgowa, no i wyjaśnimy to już za niedługo na walce. Kuba, powiedz mi tak, bo skąd pęd akurat do walk, do MMA, do tego, żeby konfrontować się na scenie sportu walki, bo to jest, oprócz tego, że wy macie prywatny konflikt, to będzie to oglądać setki ludzi, będą wyciągać na tej podstawie jakieś wnioski, będą też się śmiać, że ja bym potrafił lepiej, ja bym potrafił mocniej. Ty masz doświadczenie w sportach walki? Nie mam doświadczenia, ale tak jak mówię, ja się nie przejmuję hejtem, ja mam wywalone w to, co te 10 czy 20 tysięcy ludzi mi będzie mówić, że oni by mnie pokonali. Ja mówię, ja się nie biję zawodowo, ja się biję friki. To są federacje frikowe. Ja bym nigdy nie walczył z zawodnikiem, który trenuje 6 czy 7 lat. No, mam jeszcze swoją, jakby to powiedzieć... Realną ocenę sytuacji. No i nie chciałbym się bić z gościem, który na przykład trenuje 7 lat sporty walki, no bo taka walka by nie miała sensu. Biję się z kimś, kto nigdy nie trenował, a jak trenował, to teraz w ogóle nie trenuje, lekceważy mnie. Ja trenuję 8 jednostek treningowych tygodniowo teraz. Przygotowuję się... Za dużo na taki, powiedzmy, start? Nie, dlatego że mam trzech trenerów, którzy mnie naprawdę bardzo mocno przygotowują. Trenuję w bardzo mocnym klubie w Krakowie. Boomboxing Studio, którego serdecznie polecam i pozdrawiam, no jestem przekonany, że to wygram. No nie ma innej opcji, żebym to przegrał. Zawsze są opcje, możesz zremisować jeszcze walkę. Widziałeś wczoraj Polska-Hiszpania, Polska miała dostać łomot, zremisowała. No dokładnie, to samo mówiłem, że ci wszyscy kibice, którzy nie wierzyli w naszą reprezentację, to aż napisałem komentarz, że chuj w dupę takim kibicom, kurwa. No wiesz, kibice gdzieś tam przeżywają te rozterki, mają swoje wymagania, mają swoje oceny. Ja myślę, że po Twojej walce będą zadowoleni? Myślę, że tak. To nie będzie walka sportowa, że ja pokażę umiejętności jakie, bo to jest tylko okres przygotowawczy 3 miesięcy. To człowiek się nie nauczy. Ja po prostu chcę pokazać, że można przetrwać, pokazać się z dobrej strony, wygrać tą walkę, a może jakiś nokaucik zaliczyć, czemu by nie? Kuba, w takim razie tak, życzę powodzenia, życzę utrzymania, bo macie pod koniec lipca tą walkę. Życzę powodzenia, żebyście dobrze się przygotowali, dali dobrą walkę i żeby ludzie się nie śmiali, a żebyś ty to swoje, jakby to powiedzieć, pragnienie zemsty uskutecznił, a kto wygra lepszy. Tak.
Dzięki bardzo, pozdrawiam. Kuba Lasik, dziękuję bardzo. Dzięki, ślicznie.